Komuś przeszkadza po prostu krzyż. Tu naprawdę chodzi o zatruwanie światłem. Proszę pana, to nie jest takie strasznie chłopsiu. Najwyraźniej kogoś ten krzyż na warszawskim Brudnie razi w oczy i to dosłownie. Do tego stopnia, że proboszcz tej warszawskiej parafii musi zmierzyć natężenie światła. Duchowny dostał wezwanie od Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W piśmie kazano księdzu zbadać natężenie światła. Pod koniec marca do urzędu wpłynęła skarga na to podświetlenie od jednego z mieszkańców. Pięknie świeci. A jak niektórzy mówią, że trochę ciemniej mógłby być ustawiony? Proszę pana, to nie jest takie strasznie chłopsiu. Komu tu może tak strasznie przeszkadzać? W ogóle pewnie kościół przeszkadza. Nie przeszkadza mi, jak on świeci. Mieszkam w tym bloku, mi to zupełnie nie przeszkadza. Co pan myśli o tym, że niektórym przeszkadza? Zresztą idioci, no po prostu. No. Warto spojrzeć także nieco szerzej na miejsce, w którym znajduje się kościół świętego Włodzimierza w Warszawie. Ta parafia jest dosłownie otoczona blokami mieszkalnymi. Z każdej strony znajdują się bloki pełne mieszkań, a balkony niektórych mieszkańców wychodzą wprost na świecący krzyż. Kiedy do parafii wpłynęło pismo od urzędu i ksiądz musiał sprawdzić oświetlenie krzyża, sprawę nagłośnił lokalny radny Cezary Wąsik. Osoby, które mają problem z krzyżem, polecam rolety. W rozmowie z Faktem zwraca uwagę, że tak podświetlony krzyż nie różni się przecież niczym od innych okolicznych reklam lub neonów. Jeżeli ktoś był poważny i miałby naprawdę problem, to przyszedłby do księdza i powiedział: proszę księdza, no, mam problem taki i taki, czy ksiądz mógłby rozważyć, żeby przyciemnić, zaciemnić, może w innych godzinach, ale nikt taki nie przyszedł, więc to jest, ja to odbieram jako kolejny element jakiejś takiej złośliwości, walki może z kościołem. Z radnym nie zgadza się Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Tu w ogóle nie chodzi o religię, tu chodzi o prawo mieszkańców do odpoczynku. Porównywanie sprawy oświetlenia krzyża z atakiem na kościół uważa za absurd. O ile jest oczywiste, że na kościele jest krzyż, to taki krzyż, jeżeli stoi przy budynkach mieszkalnych, gdzie ludzie mają sypialnie i tak dalej, no nie powinien emitować światła nocą, bo rzeczywiście to może sprawić, że ktoś zwyczajnie w swoim własnym domu, w swojej własnej sypialni nie może się wyspać. Podświetlany krzyż na warszawskim Brudnie nie stanął w tym miejscu niedawno, a jest na budynku kościoła od dawna. Fakt sprawdził, czy lokalni urzędnicy odbierali wcześniej jakiekolwiek sygnały od mieszkańców, że komuś może przeszkadzać oświetlenie krzyża. Jest wiele różnego rodzaju miejsc, które emanują dużo bardziej intensywnym światłem, w związku z czym tutaj do nas nie wpływały żadne interpelacje, czy też żadne zgłoszenia, czy skargi w tej sprawie. Próbowaliśmy porozmawiać z księdzem proboszczem, ale odmówił on jakiegokolwiek komentarza. Fakt dowiedział się za to, że duchowny jest na etapie badania oświetlenia i konsultowania wyników z nadzorem budowlanym. Jan Kwietniewski, Fakt.